Witajcie, kochani, to Andrzej Przyroda. Jest 6 stycznia 2022. Kolejna wyprawa. Tylko, że winne lasy. Nie mówię, już 4 godziny chodzę. Już. Mówię, że też jest gdzieś koło godziny, w pół do 15. Mówię, już wychodziłem z lasu i nie wiem, czy będzie to widać. Pozdrawiam przede wszystkich zbieraczy poroży i ludzi lasów i ci, co mnie wspierają i dziękuję wam za filmiki, które udostępniacie. I wychodziłem już z lasu po paru godzinach wędrówki. I proszę bardzo, żucik, ale to mówię, staruszek trochę już tu poleżał, ale oko cieszy. Jest dziesiątaczek, że jeden łamany jest, ale mówię, jest trochę już leży. Jakiś staruszek, ale jest już. Mówię, wcześniej byłem, chyba 4, to wieńca znalazłem, tylko ziołko mi się zdaje. No i dzisiaj drugi, ale w drugi las pojechałem, wytropiłem ze 20 jeleni i mówię, nie będę już tam płoszył ich, niech tam sobie chodzą. I tutaj właśnie w drugi las pojechałem, w tamtym roku też to wytropiłem, taką chmarę byków, ale w tym roku nie ma ich tutaj. Na razie ich tu nie widać, bo są takie fajne miejsca, gdzie oni tam zawsze były, ale ich nie widać w tym roku. No dobra. Kolejna tyczka. No pierwsza w tym roku. No i wieniec. Ale mówię, staruszek. Ale oko cieszy. Obojętnie co się znajdzie, to się człowiek cieszy. To mówię, tyle godzin człowiek poświęca. I aż w końcu obojętnie, taki nawet i tak otyczkę się znajdzie stara, to człowiek się cieszy. Mówię, zaczął tak sypać śnieg mocno. No to już i późno jest, bo to chodzi już do 15 zaraz będzie. No i się udało. Kolejna, druga wyprawa i drugi raz znalazłem. Naprawdę ten rok szczęście mam. Ale tam chyba, nie wiem, zobaczymy. Mi się wydawało, że drugi. No to gałąź. Gałąź też. Myślałem, że drugi. No to dziękuję. I do zobaczenia, do usłyszenia, bo mówię, za parę dni wyjeżdżę do pracy i jakiś czas znowu mi nie będzie. Ale planuję na marca przyjechać. Może wtedy tamte jelenie, co wytropiłem w tym jednym lesie, może mi się uda jakoś tykę podnieść świeżo. No mówię, we wtorek wyjeżdżam, już teraz poniedziałek i mówię, podzielę się z wami, że tym filmikiem, nie wiem, czy jakoś jeszcze wyprawę zrobię.
to trzeba się przygotować i trochę w domu porobić. No jeszcze raz dziękuję Wam. Do usłyszenia.